Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku Pustego Pudełka. Jak widzicie, uzbierało się tego troszkę, a nie będzie to zwykły odcinek, będzie to odcinek z pustym pudełkiem, ale z rzeczami z kalendarzy, które już zdążyłam sobie wykorzystać. Przepraszam, że nie mam je na początku tego filmu, ale niestety nie wyglądam dzisiaj zbyt korzystnie, ponieważ mój sąsiad od kilku dni urządza sobie całodzienne kłucie ścian. A że ja jestem chora i siedzę w tym czasie w domu, to po prostu już mój mózg wypływa. Moje uszy bolą mnie od zatyczek do uszu i jestem tym wykończona. Ale w tym czasie przygotowałam sobie mój notatnik. Pozbierałam trochę informacji na temat kosmetyków i opisałam swoje spostrzeżenia. Więc chciałabym dzisiaj te kilka produktów, chciałabym te kilka produktów dzisiaj troszkę Wam o nich opowiedzieć. Zacznijmy może od tych masełek. Oczywiście to są puste opakowania, że nie kłamie. Proszę bardzo, normalnie zużyte do końca. I mamy tutaj masełka z The Body Shop. Jest to masełko do ciała. Z tego co sprawdziłam, bo tutaj mamy 50 ml. Pełna pojemność, dostępna w sklepie, jest to 200 ml. My mamy tutaj 50, ale 200 ml jest dostępne za 72,90. Czyli takie pudełeczko jest o wartości około 16 zł. Dla zainteresowanych, jeszcze widziałam, że teraz jest promocja na mango 50%, więc możecie sobie zajrzeć na stronę The Body Shop. A jeśli chodzi o same produkty, oczywiście zapach, bardziej podobał mi się mango niż ten Shea, czy jakoś tak, nie wiem jak każdy czyta to inaczej. A więc mogę uznać je za dobre, ale miałam masełka, które były bardziej nawilżające niż te. Te były dobre, bez rewelacji. Myślę, że nie kupiłabym ich ponownie, ale zużyłam, ponieważ mam dosyć bardzo przesuszoną skórę na nogach, na łydkach. Szybko jakby się wchłaniały i nie widziałam różnicy po nałożeniu, więc nie wiem, czym to jest spowodowane, ale miałam masełko na przykład z kolekcji Balea. Tutaj na przykład mam tabletki do wody dla relaksu stóp, powiedzmy. I z tej samej serii, w tym samym kalendarzu, było masełko do ciała, które nazwałam w filmie, że to jest mydełko, ale to nie było mydełko, to było masełko. I ono na przykład było bardziej nawilżające niż jeśli chodzi o te z Body Shopu. Czułam, że skóra jest taka wręcz mokra, mogłabym powiedzieć, przez dłuższy czas. Bardziej nawilżona po prostu, więc gdybym miała wybrać droższy produkt versus tani, to akurat w tym przypadku wygrałby tańszy produkt. A skoro już przeszłam do bomb, czyli tutaj mieliśmy bombę do stóp. Była ona w kształcie stópek małych, więc bardzo cute. Wizualnie ok, jeśli chodzi o zastosowanie, to nie widziałam żadnej różnicy po użyciu tej bomby i przed użyciem tej bomby. I mieliśmy tutaj jeszcze jedną bombę do stóp. Była ona z Dresden Essence i ona była akurat bardzo fajna. Bardzo intensywny był to zapach. Czuło się taki chłodek na stopach po wrzuceniu tej bomby. Więc znowu, jeśli bym miała wybierać, to Dresden Essence. Zresztą kosmetyki Dresden Essence, Boże, sypie się z tego. Kosmetyki Dresden Essence są jak najbardziej fajne. Ja je bardzo lubię, ponieważ mają intensywne zapachy. Wydaje mi się, że są stosunkowo niedrogie. Nie znalazłam ogólnie niczego z Dresden Essence na naszym polskim rynku, więc mogłabym oceniać tutaj jedynie w euro, ile mogłoby to kosztować, ale nie chcę rzucać przypuszczeń, ile by mogło one kosztować. Nie chcę
się pomylić, wiecie, wiecie o co chodzi. Mamy tutaj jeszcze, były dwie kolejne kule z Dresden Essence. No i one były mniej szokujące niż te do stóp. Miały mniejszy zapach, słabo się rozpuszczały. Nawet pod którymś moim z TikToków, na który Was serdecznie zapraszam, o tutaj, tutaj, możecie sobie zerknąć, był komentarz, że nie wyjęłam, jak ma się rozpuścić, skoro nie wyjęłam z folii. No, później nagrałam kolejnego TikToka, żeby było widać, że ja rzeczywiście to wyciągam z folii, z papierka, ponieważ ja to wyciągnęłam, a ta kula po prostu tak się słabo rozpuszcza, więc... Właśnie nie pamiętam, czy to było przy Dresden Essence, czy... Wiem, że jedne i drugie też były kule z Body Shopu i one również się słabo rozpuszczały, tak samo jak Dresden Essence, więc to było przy któryś z tych. Wiem, że te kule kosztują około 6 zł w The Body Shop, więc jak na taką słabo rozpuszczającą się kulę, no to słabo. Jeśli chodzi o zapach, to zapach był spoko, ale zapach utrzymywał się tylko... Gdy kula nie była w wodzie, bo gdy ją wrzuciłam do wody, to już tego zapachu wcale nie czułam, więc chyba nie o to chodzi, jeśli mam przynieść nam to relaks. Została nam jeszcze jedna kula, była to kula z pachą i tutaj powiem Wam, że nawet, no, jeśli chodzi o takie małe kule, to powiem Wam, że dosyć dobrze się rozpuszczała. Dosyć przyjemny zapach, chociaż powiedziałabym, że ta kula z męskiego kalendarza była, chociaż nie wiem, chyba pojawiła się też w damskim, nie wiem, czy mam dwie wersje tego akurat zapachu. Mogłabym się nadawać dla mężczyzn, ponieważ zapach jest taki właśnie bardziej męski, mi się wydaje. Jakoś no, mojemu noskowi to nie przypasował ten zapach za bardzo, bo wydawał się bardziej taki męski. Patrzę tutaj w moje notatki, czy mam tutaj coś na temat tych kul, ile one kosztowały. Gdzieś mi się wydawało, że mi gdzieś migło, ale no niestety nie mam tego w notatniku. Migło mi gdzieś, że one też kosztowały około 6-7 zł. Nie chciałabym Was wprowadzić w błąd. Więc kule, no tak średnio. Najbardziej wyróżniała się ta do stóp swoim zapachem i swoim działaniem. A jeśli chodzi o te masełka, no to tak średnio. Jeśli, wydaje mi się, że jeśli ktoś by nie miał tak bardzo przysuszonej skóry, to mogłoby być ono super. Może przejdziemy teraz do na przykład mydełka. Ja już wcześniej miałam to mydełko. Jest jak najbardziej poprawne. Bardzo ładnie pachnie. Co jeszcze więcej mogę o nim powiedzieć. Nie jest ono jakoś specjalnie nawilżające, skóra jest dosyć sucha po wyjściu z kąpieli, po umyciu się tym mydłem, ale ciężko mi jest to określać, bo ja używałam tego mydła wyłącznie właśnie do partii dolnej, że tak powiem, nóg, a tam mam bardziej przesuszoną skórę, więc mogło dobrze nie nawilżyć. Ale jeśli chodzi o na przykład mycie pędzli czy coś, no to ja już kiedyś wykorzystywałam takie mydełko, nawet identyczne miałam, bo też miałam kokosowe i ono było bardzo fajne, jeśli chodzi o mycie pędzli. Teraz postanowiłam wykorzystać je w inny sposób do kąpieli, w taki, jaki jest przeznaczony do mycia. Więc nie wiem, może powinnam spróbować tylko używać tego do rąk, może źle, że próbowałam się umyć w tym, więc no nie wiem. Ale jeśli chodzi o cenę takiego mydełka, w sklepie kosztuje około 16 zł, 15 chyba 99 czy coś takiego. Na pewno nie powyżej 16 zł. Więc myślę, że jeśli chodzi o mydło, no to jest dosyć spora cena, no bo na rynku jest dużo mydeł i myślę, że w takich... Wiem, że są... Może tak, chciałam polecić, ale powiem tak w inny sposób. Wiem, że są zwolennicy Nivea, zwolennicy tak samo Dove. Ja na przykład bardzo, jeśli chodzi o mydła, bardzo lubię mydło Dove, te granatowe. No mi po prostu przypasowało, innym mogłoby nie przypasować. Bardzo długo korzystałam z mydła Dove, chociaż teraz przeniosłam się na mydła w płynie, ponieważ lepiej to wygląda na umywalce, jeśli chodzi o mycie rąk.
nie lata te mydło, gdzieś tam się nie marzę, te, nie trzeba myć ciągle tej podstawki, jest to mydło po niej, wiecie, wiecie o co chodzi. Baby mnie zrozumieją na pewno, kobitki, na pewno mnie rozumiecie. Może jeśli jesteśmy w tematyce The Body Shop, to odniosę się, przecież jak mi nie spadnie, to nikomu nie spadnie, nie? Mi zawsze musi coś spaść. Odniosę się do żelu. Był to żel pod prysznic, nawet jeszcze trochę zostało, ale to już nie chciało wylecieć po prostu z tego opakowania. Jest to żel pod prysznic o zapachu truskawki i jak najbardziej pachnie on truskawką i w porównaniu do masełka mogłabym powiedzieć, że ten żel jest bardziej nawilżający, ponieważ wychodząc po kąpieli zostawia taką przyjemną, przyjemnie nawilżoną skórę, więc czy tam jest dużo różniących się składników między sobą, czy jest coś specjalnego dodanego? Nie wiem, choć się domyślam. Ale ja jestem zadowolona, mam jeszcze kilka opakowań o różnych zapachach, na pewno przetestuję i oczywiście wydam swoją opinię w dalszym ciągu, ale chciałabym zaznaczyć, że już jedno zużyłam i jestem zadowolona z tego produktu. Z Body Shop jeszcze mamy parę rzeczy, ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do tego, co widzicie, że mam podwójnie. Jest to We Are Paradox. Jest to 3 w jednym. Odżywka, maska i krem do stylizacji. I czemu mam dwa puste opakowania potem? Ponieważ tak bardzo spodobał mi się ten produkt, że poszukałam sobie oczywiście na Vinted, czy ktoś ma... Taki jeszcze, na sprzedaż. Chyba za 10 zł kupiłam, bo po prostu on jest fantastyczny. Naprawdę, dziewczyny, spróbujcie sobie, jeśli macie możliwość. Nie wiem, czy powiedziałam, że on był w kalendarzu ASOS. Jest naprawdę fantastyczny. Ja mam wrażenie, po prostu zbliżę Wam, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, ja jak to... No, jeszcze włos. Dobra, wezmę drugi. Zbliżę Wam, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. To jest, oczywiście jest on już wyssany i niestety na moją długość włosów, dosyć długie mam włosy, to takie opakowanie idzie na raz. Ja to używam jako maski, trzymam to dosyć, no parę minut, 15-20, w zależności od tego co robię, trzymam go na włosach. I po prostu jest takie uczucie, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć. Jeśli używaliście Head and Shoulders, nie wiem jak to się mówi, takiego przeciwłupieżowego, że on tak chłodzi tą głowę, no to to jest właśnie takie uczucie po tej masce, że czujesz, że ta głowa jest taka zimna, nie wiem, taka, taki ice, nie wiem jak to wytłumaczyć, tak jak jecie cukierki i macie taki chłód w buzi, te icy, jeśli jedliście, to wiecie o co chodzi, no to tak samo czujecie taki, głowa nie jest zimna, ale czujecie to zimno na głowie. I naprawdę po nim jeszcze używałam do tego, oczywiście też mam drugą, bo właśnie w sumie nie wyłożyłam tego, ale mogę też o tym powiedzieć. Jeszcze było coś takiego w kalendarzu z ASOS. Jest to olejek arganowy z witaminą E. I to jest też moje drugie opakowanie, bo od tej samej osoby, co kupiłam drugi taki, kupiłam jeszcze drugi taki. Bo to combo to jest naprawdę, ja po prostu chyba nigdy w życiu nie mogłam tak dobrze rozczesać włosów jak po tym. Po prostu ja jestem w szoku, a najgorsze jest to, że tego nie mogę nigdzie dostać na żadnej polskiej stronie. Nie mogę znaleźć. Znalazłam to na jakichś w UK stronach, ale po prostu cena jest kosmiczna. Bo to już kosztuje około, na złotówki przeliczając, widziałam na chyba na ASOS właśnie stronie około 300 zł za dożywkę. No jeszcze do końca mnie nie pogrzało, żeby tyle wydawać na włosy, więc na razie sobie odpuściłam ten temat. Może pojawi się to gdzieś u nas, ale naprawdę dziewczyny, jeśli macie problem z rozczesywaniem włosów, mi to bardzo pomogło, właśnie to kombo z tym olejkiem, sztos, ja jestem z tego najbardziej zadowolona. Ja tylko to użyłam, ja już wiedziałam, że ja będę chciała mieć kolejne. Przejdźmy dalej, przejdźmy do kremiku, mini kremiku, on był chyba też w ASOS. Jest to kremik Charlotte Tilbury, nie umiem mówić, masakra. Jacek pewnie tam przy montażu się ze mnie będziesz śmiał. Spróbujmy jeszcze raz. Jest to kremik Charlotte Tilbury. Tilbury, k***a, nie umiem tego powiedzieć.
No nieważne. Charlotte's Magic Cream. Tak będzie łatwiej, bo ja nie wypowiem tego nazwiska, bo mi język łamie się na pół. I jest tutaj. Było 7. Było, jest. 7 ml. Ja jeszcze nie zużyłam tego kremiku do końca, bo sobie go oszczędzam, ale mogę Wam powiedzieć, że jest on bardzo mocno nawilżający. Bardzo, bardzo jest tłuściutki, jest fajny. Ja niestety nie mogę za bardzo go używać na dzień, chociaż on jest, chroni nas też przed słońcem, jak widzicie, ma tu SPF 15. Ja mogę go bardziej używać na noc, ponieważ ja mam bardzo przetłuszczającą się cerę w okolicach strefy T i jeśli chodzi o krem na dzień, to by mi nie służył, ale na noc, czy jak wrócę właśnie z zimnego dworu i mam tak bardziej przysuszone w okolicach ust, no to jak ja sobie posmaruję, jest naprawdę super. Tylko że cena też jest super, bo my mamy tutaj 7 ml i on był właśnie w kalendarze ASOS, a znalazłam na stronie ASOS 30 ml za 269 zł i to jeszcze teraz na promocji, więc to nie są tanie kosmetyki. Więc ja tak sobie oszczędnie go używam. Jeśli chodzi o kremiki, mam tutaj jeszcze kremik Kiss, jeśli ktoś tak czyta, Kiss, Case, nie, Case nie, Kiss, nie wiem, ja nie umiem czytać, to jest okropne, dobra, nie wiem, no mamy jeszcze tutaj taki kremik i on tutaj też jest tutaj w gramach, tu, tam było chyba w mililitrach, tak, tutaj mamy w gramach, tutaj mamy 20, 16 gram. Więc jeśli chodzi o ten kremik, też jest bardzo nawilżający, też go używałam, ale nie takim ciągiem po prostu, nie cały czas, ponieważ no, moja buzia teraz nie jest w najlepszej kondycji, ponieważ trwają dni kobiece u mnie, więc wszystko jest jasne. I jeśli chodzi o ten kremik, znalazłam ten kremik, że jest dostępny w Douglasie, on był też w kalendarzu Douglasowym, zapomniałam wspomnieć. I znalazłam go za 149 zł za 50 gram, więc myślę, że nie jest to zbyt wysoka cena, ale jeszcze nie jestem pewna co do rezultatów tego kremiku, ale już go tutaj wrzuciłam, bo potem może mi gdzieś to zaginąć, więc... Jeśli będziecie ciekawi, możecie mi przypomnieć o tym kremiku, to na pewno przy kolejnym pustym pudełku wspomnę Wam, jaki jest rezultat. Tutaj kolejną rzeczą jest... mam tutaj puste opakowanie po Estée Lauder Night Repair. Oczywiście Wam pokażę, że jest puste. Może coś tam skapnąć, jedna kropelka czy coś, ale raczej nie, bo... wyssane wszystko. A więc jeśli chodzi o te serum, bo mogę to nazwać serum chyba, jest fajne, ja już je miałam kilkukrotnie. Rzeczywiście poprawia ono widocznie tą skórę, jest, nie jest po nocy taka zdewastowana, mi się wydaje, że nie jestem aż tak opuchnięta może. Jeśli chodzi o wypryski, to nie są one tak zaczerwienione, tak mi się wydaje. To są tylko moje opinie wobec tych produktów. Każdy może mieć inne odczucia, tak? Wiadomo, jesteśmy różni, każdy może różnie odbierać te rzeczy. Tutaj mam na przykład, też jest to chyba z kalendarza ASOS. Jeśli chodzi o ten produkt, jest to takie masełko czyszczące makijaż. Próbowałam kilka razy, chociaż ja nie używam tak ciężkiego makijażu do zmycia, żebym potrzebowała takich produktów, ale użyłam na swoim standardowym makijażu, czyli baza, podkład, brwi, bronzer, ewentualnie jakiś róż, pomadka i bardzo dobrze usunął wszystko z nich, więc naprawdę fajny produkt. Nie powiem Wam ile kosztuje, bo miałam problem z znalezieniem w ogóle tego produktu gdziekolwiek. Nie wiem, w internecie nigdzie mi nie wyskakiwały, tylko wyskakiwały mi kremy. Nie wyskakiwały mi właśnie balsamy myjące, czyszczące, nie wiem, mydełka, masełka. Nie wiem jak to nazwać, bo to jest taki
taka twarda konsystencja takiego masełka i jak nałożycie na twarz, rozprowadzicie, to robi się taki olejek jakby z tego. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Nie nadaje się do tłumaczenia. Dobra. Co wam mogę powiedzieć o kolejnych produktach? Tutaj mamy każdą w sumie odżywkę z innej marki. Tutaj mamy Isane, maleństwo takie, Alverde, Balea i Jerroche i Froche, nie wiem jak to się czyta. Ale powiem wam szczerze, że jak dla mnie, to wszystkie te maski, większość z nich, nie, chyba wszystkie nawet są naprawcze, regenerujące, coś takiego, wszystkie działały tak samo. Czyli no powiem wam tak średnio. Myślę, że gdybym je użyła same, to by jeszcze słabiej działały, bo ja zawsze do maski daję trochę mojego oleju do włosów. Więc były bardziej nawilżone, ale to chyba dzięki temu olejowi, nie wiem jak to się odmienia, a nie dzięki tej masce. Więc jeśli chodzi o pielęgnację włosów, no to myślę, że to są słabe rzeczy. Więc tyle miałam do powiedzenia na temat tego, już nie będę przedłużać. Tutaj mamy kolejne produkty z Yves Rocher, Yves Rocher. Tutaj miałam balsamik i balsamik w sumie. Dobra, wzięłam dwa balsamiki. Jeśli chodzi o ten balsamik, był on fajnie nawilżający i miał bardzo delikatny zapach. A jeśli chodzi o ten balsamik, był on również fajnie nawilżający i miał bardziej intensywny zapach i bardziej mi się podobał. I tyle wam mogę o nich powiedzieć, ponieważ myślę, że to są takie małe próbki, że na dłuższą metę tego nie jestem w stanie przetestować. Aha. Czy coś jeszcze mi spadnie dzisiaj? Po prostu te produkty są niektóre śliskie, wiecie o co chodzi. Używam ich, więc wypadają mi z rąk. Mamy tutaj jeszcze dwa produkty z Yves Rocher. Tutaj był woda micelarna do zmywania makijażu, a tutaj był taki produkt, który w sumie na początku nie wiedziałam do czego jest, a to była taka płukanka do włosów. I wam powiem tak, wylałam sobie całe to opakowanie na głowę, wypukałam w tym włosy i nie widziałam żadnej różnicy, więc nie mam zielonego pojęcia do czego ma to służyć. Wiem, do czego jest napisane, że ma służyć, ale no chyba nie służy do tego, chyba że to się jakoś inaczej używa. Możecie mi dać w komentarzach, jeśli chodzi o ten produkt. A jeśli chodzi o wodę do demakijażu, to nie zrobiła na mnie szału, woda jak woda. Miałam lepsze. Dalej, przejdźmy już do tych super rzeczy. Mamy tutaj taki skromny zestawik z Dersden Essence i są to płyny do kąpieli. Niektóre miały robić bąbelki, niektóre po prostu relaksować nas, tak jak na przykład ten. Niektóre miały sprawiać nam ukojenie i tak dalej. I jak najbardziej ja jestem zachwycona z tych olejków. Są fantastyczne, pięknie pachną. Te, które miały dawać pianę, dawały tą pianę. Te, które miały intensywnie pachnąć, intensywnie pachniały. Najbardziej chyba mi się podobał ten. To był chyba lawendowy, tak? Ten bardzo fajny zapach i bardzo fajny relaks razem z takim olejkiem. Jeśli jesteście fanami zabarwionej wanny i pięknie pachnącej, to polecam wam te oto produkty. Są naprawdę fantastyczne i ja na pewno zaopatrzę się w jakiś, mam nadzieję, że są takie w większej pojemności, bo taki jeden no, na wannę to mogłoby być więcej, nie? Że to jest takie minimum, taki jeden na pełną wannę wody, nie? Mogłoby to jeszcze bardziej pachnieć. Chyba zostały mi jeszcze dwa z tej całej kolekcji, więc na pewno za jakiś czas wam o nich przypomnę. Myślę, że one są dostępne w drogerii DM w Niemczech. Myślę, że w Polsce można mieć problem z dostaniem tych produktów. Dobra, ja już tu ledwo sięgam, ale sięgam jeszcze do tych śmieci wszystkich. A więc tutaj mamy płatki pod oczy. Dwie różne marki.
że tak powiem, troszkę przepaść, jeśli chodzi o marki, bo jeśli chodzi o Douglas, no to można ją nazwać taką zwyczajną marką, a jeśli chodzi o Florence by Mills, no to jest teraz dosyć marka na topie. Z tego, co słyszałam, ja w ogóle nie wiem, jakoś widziałam, że ludzie tam się jarają tymi różnymi kosmetykami tej marki, ale jakoś nie wgłębiałam się w temat. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że wyprodukowała to jakaś aktorka, która grała w jakimś serialu, ale tam się nie wgłębiałam w temat, nie? W każdym bądź razie wiem, że one są dosyć popularne. I teraz tak, jeśli chodzi o te Florence, kosztują one za jedno opakowanie, w którym są trzy pary, my tu mieliśmy jedną parę, kosztują one w Douglasie 49,99, czyli taka jedna para wychodzi za około 16 zł, powiedzmy, nie? A jeśli chodzi o płatki pod oczy Douglas, no to w Douglasie mamy po 15 zł takie jedno opakowanie. Czyli cena jest bardzo porównywalna. A jeśli chodzi o ich działanie, to możemy, może Was zdziwię, może będzie to kontrowersyjny dla Was wniosek, ale wydaje mi się, że działanie jest dość podobne. Nie zauważyłam różnicy pomiędzy używaniem tych płatków, a używaniem tych płatków. A jak wiecie, ja często używam płatków pod oczy, ponieważ często mam wory, ponieważ często siedzę po nocach, nagrywam albo po prostu czekam, aż moi sąsiedzi się uspokoją. Och, tak mnie wkurzają. Więc niezbędne mi są płatki pod oczy. No, ale niestety żadne z nich mnie za specjalnie nie przekonało, żeby kupić je ponownie. Jeśli chodzi o płatki z Douglasa, były one przezroczyste, z tego co pamiętam. Były w zwykłym kształcie, były przezroczyste, żelowe płatki. A jeśli chodzi o płatki Florence, były one również żelowe, tylko że były w kształcie małych wielorybków. Nie wiem, czy to są chyba wielorybki. I były w kolorze fioletowym, więc oczywiście jeśli chodzi o design samego płatka, no to oczywiście bardziej przyciąga mnie Florence. Jeśli chodzi o zapach, czy czułam jakiś specjalny zapach? Nie wiem, aż powącham to opakowanie. Douglasowe na pewno nie miały żadnego specjalnego zapachu. Te może miały jakiś delikatny, ale teraz go nie czuję, bo tam pachnie kokosem. Nie wiem, co tu było, a kule były kokosowe. Więc też nie czuję, ale jakoś nie zwróciłam na to specjalnie uwagi, żeby one były jakieś super, hiper. No, ale o sam design, jeśli chodzi, no to jakbym miała wybrać, to bym wybrała te. Więc, no tak troszkę powiedziałabym słabo. Zostało nam jeszcze cztery produkty do omówienia i są to same maski. Wybrałam w sumie najciekawsze z tych wszystkich produktów, które miałam, bo oczywiście, o, już się tam coś wylało, bo oczywiście miałam tych produktów całą siatkę, o których mogłabym Wam opowiadać, ale ten film trwałby godzinami, więc nie chcę tego robić. Chociaż ja lubię sobie pogadać do kamery, no ale tamte produkty nie były zbyt nieważne, nie były ciekawe. Miałam tutaj dwie maseczki, również one były z kalendarza The Body Shop. Jedna była z witaminą C, czyli powinna być taka rozświetlająca, a druga była z witaminą E. Jeśli chodzi o tą maseczkę z witaminą C, to kiedyś już miałam okazję ją przetestować. I moja opinia na temat tych maseczek jest taka, że nie widzę różnicy po użyciu nich, szczerze mówiąc. Może delikatnie buźka jest bardziej nawilżona, ale żadnego glow tam nie widzę, jeśli chodzi w przypadku witaminy C. I powiem Wam, że tutaj mamy napisane, że maseczkę mamy nałożyć na 15 minut. I nie wiem, czy ja mam jakąś gorącą buzię, czy o co chodzi, ale po prostu w te 15 minut to ja wręcz muszę z tej twarzy odklejać tą maseczkę, bo ona już jest tak wyschnięta, że jakbym musiała zedrzeć i troszkę zostaje mi zaczerwienienie na skórze, co rzadko mi się zdarza. Zdarza mi się to najczęściej przy maseczkach w kremie, bo kiedyś się o tym przekonałam właśnie przy maseczkach takich dzielonych na dwa właśnie chyba z Balea, że dostałam właśnie takich zaczerwienień na buzi.
Więc nie wiem, o co chodzi dokładnie z tymi maseczkami, co one mają wspólnego z tamtymi, no ale jest to dosyć ciekawe, że tak mi trochę podrażnia jakby tą skórę buzi, no nie wiem jak mam wam to opisać i czemu ta maseczka tak szybko wysycha. Zazwyczaj jest tak, że jeśli położysz sobie maseczkę na buzię, no to ona dosyć długo, nawet do pół godziny potrafi być taka mokra i potem zaczyna dopiero wysychać, więc nie wiem, o co chodzi, ale jeszcze wam tutaj wspomnę, że jedna taka maseczka na stronie The Body Shop kosztuje 19,90, więc myślę, że dosyć dużo, jeśli chodzi o maseczkę, która no tutaj akurat na mojej buzi budzi duże kontrowersje. No takie moje małe spostrzeżenie, jeśli chodzi o te maseczki. No i przechodzimy do dwóch ostatnich produktów. Mam nadzieję, że ten film, o Jezus, on już trwa 40 minut. Mam nadzieję, że Jacek to wytniesz jakoś tam porządnie, bo nie chcę, żeby z tego filmu wyszły dwa... kamera leci. No, Jacek się posika. Moi drodzy, ponowne ustawienie kamery, ponieważ już poleciała sobie w kosmos. Nie wiem, czy Jacek to wstawi, bo tam... poleciało przekleństwo, więc chyba cyckiem zajęłam kamerę. Dobra, jak widać na stole brakuje dwóch produktów. Jednym z nich była maska Starskin. Znaleźliśmy ją w kalendarzu adwentowym Douglasa, jeśli dobrze pamiętam. I jest to maska do rąk. I o dziwo powiem wam, że to jest droga maska do rąk, ponieważ na stronie Douglasa kosztuje 43,99. W życiu sama bym sobie jej nie kupiła, ponieważ w ogóle ja rzadko osobiście używam kremu do rąk. Naprawdę muszę mieć tak wysuszone ręce, żeby użyć kremu do rąk. A kremów mam od groma. Naprawdę, ja muszę... musi być zima, muszą mi ręce aż tak spierzchnąć, żebym ja użyła kremu do rąk, bo nigdy nie mam suchych rąk. Po prostu nigdy. Zawsze moje ręce są bardzo w spoko stanie. Może też nie doprowadzam ich do takiego stanu, ale ja nie używam jakichś tam specjalnych właśnie masek. A jeśli chodzi o tą maskę, no nałożyłam, mówię, o, będę taka fajna, zrobię ręce, se wymaskuję, będzie super. I se nałożyłam i se zdjęłam i nie widziałam żadnej różnicy. A to kosztuje, moi drodzy, aż 44 zł. Ja nie wiem, sami ocencie. Może dla osób, które mają właśnie jakieś przesuszone dłonie czy coś, nie? No to... No dobra, to przejdźmy tutaj do maski kolejnej, tyle że jest to maska do twarzy i jest to ostatni produkt dzisiejszego zestawienia kosmetyków z kalendarza adwentowych. Jest to maska doktora Jarta. Była to maska nawilżająca chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo mi się akurat sprawdza dobrze ta marka i tak samo jeśli chodzi o... ten popularny zielony krem, który zmienia się jakby w delikatny BB cream, tak bym to mogła nazwać, tak samo do tej maseczki albo do tych maseczek z takimi buźkami. Nie mam żadnych zastrzeżeń, sprawdzają się super. Ich właściwości są jak najbardziej pozytywne w moim odczuciu. Niestety nie mogłam znaleźć tego rodzaju maski. Nie była ona dostępna w Sephorze, ani na innej stronie polskiej, podkreślę polskiej. Ja tego szukałam jakoś tydzień temu, po prostu przeglądając sobie kosmetyki, które mam, więc może to się zmieniło, może ona już się pojawiła. Ale myślę, że kosztuje ona około 30-35 zł. Sugerowałam się tym, że maski właśnie z tej serii, które mają jakby taką tabletkę właśnie na opakowaniu, są w takich przedziałach cenowych na Sephorze, więc sugerowałam się tym. Ale każdy by mógł sprawdzić. Ja na przykład nie kupiłabym drugiej takiej maski, bo akurat z doktora Jarta uwielbiam maseczki kauczukowe w takich pojemniczkach z taką buźką na wieczku. To są moje ulubione maski i one są sztosem, jeśli chodzi o nawilżenie buzi. To dla mnie jest numer jeden. Więc ja bym nie wróciła do tej maski, bo wolałabym kupić tamtą. No ale to zależy od każdego osobno, jaką woli konsystencję, czy woli maskę w płachcie, czy woli maskę właśnie kauczukową, którą musi samemu wymieszać, trochę się z tym pobawić, czy woli jakąś inną w kremie i tak dalej. To jest każdego własny wybór
I już wszystko Wam opowiedziałam o tych kosmetykach. Widzicie, dużo się działo, tu kamera spadła, tu butelki pospadały i to u mnie zawsze tak jest. U mnie nie, przecież nie może wszystko stać, wszystko musi spaść, w ogóle najlepiej. Jeszcze dobrze, że te szklane butelki się nie potłukły, ale czekajcie, jeszcze będę musiała to sprzątać, więc na pewno jeszcze coś się stanie. Ale to już poza kamerą, nie będziecie widzieć tutaj, jak rozwalam sobie butelki szklane po podłodze. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście czekajcie na kolejne puste pudełko, kolejne rzeczy z kalendarzy będą przeze mnie testowane, są, jestem w trakcie, więc na pewno coś się znajdzie. Teraz już puste pudełko nie będzie tak często się pojawiało, będzie się pojawiało w większych odstępach, jak widzicie. Teraz mamy całą serię kalendarzy adwentowych, więc może gdzieś tam któregoś dnia przemycę ten odcinek. A tymczasem chciałabym Was zaprosić oczywiście do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film i oczywiście na moje media społecznościowe, TikTok i Instagram i oczywiście o zostawienie łapki w górę, jeśli lubicie takie filmy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!